Dzień dobry, moi drodzy, moi kochani. Dzisiaj troszeczkę na temat o tym, dlaczego i czy w ogóle dbanie o siebie jest takie trudne. Czy być może nie jest to aż takie trudne, tylko po prostu sobie wmawiamy. Czy rzeczywiście posiadanie takiej sylwetki, która jest uznawana za odpowiednią, za zdrową, jest mega kosmicznie, niesamowicie trudnym procesem? Czy wręcz można powiedzieć zupełnie bezwzględnie łatwizną, na którą po prostu niektórzy nie chcą się zdobyć i traktują to jako wymówkę. No więc taka teza, ciężko w pierwszym momencie jest mi tutaj od razu powiedzieć, ale postaram się jak zwykle rozwinąć te myśli i powiedzieć coś na ten temat, o czym ja myślę, o co wynika z moich doświadczeń, co jest no zbiorem tych wszystkich lat, których pracuję z wami przede wszystkim, ale również i to jeszcze bardziej przede wszystkim ze sobą, z własną głową, z własnym ciałem, z własną sylwetką, bo myślę, że tylko w ten sposób jest ktoś powinien w zasadzie wyrażać się w danym temacie, jeśli chce w jakikolwiek sposób mieć możliwość powiedzenia czegoś, co rzeczywiście tak naprawdę się sprawdza. Więc jeśli ktoś jest od roku czy dwóch trenerem i młodą osobą, wydaje mi się, że ma tutaj dość trudne zadanie, bo w przypadku, pamiętając samego siebie sprzed 10 lat, gdy zaczynałem, i to już nie byłem 18-latkiem, tylko miałem lat prawie 30, było to wówczas jeszcze niesamowicie łatwe. W rachciach, w zasadzie kilka miesięcy, sylwetka jak powiedzmy z kamienia wyłupany, zbyt dużo przykładać się do wielu tych najbardziej istotnych elementów nie musiałem i doskonale wiem, że większość młodych osób, które są właśnie w takim wieku, u niektórych do 30, do 33, 5 lat, to jest trudno ustalić tak sztywno, bo nie robimy tu żadnych badań naukowych i nie chcemy nawet, tylko robimy podejście na zasadzie jednej jednostki plus ponad 1000 różnych osób, z którymi współpracowałem na przestrzeni lat, bliżej lub troszkę mniej blisko, i dochodzę do wniosku, że jest na pewno pewna bariera. Jest tą barierą przede wszystkim nasz sposób myślenia o tym całym schemacie związanym z czynnościami, które są tak naprawdę tylko i wyłącznie krokami do tego, aby zadbać o swoje zdrowie. Bo nie ma tu sensu myślenie w kategoriach, co było pierwsze, jajko czy kura, ale w tym przypadku akurat jestem niemalże pewny, że jeżeli chcemy uzyskać dobrą sylwetkę, jeżeli chcemy się dobrze czuć, jeżeli chcemy być osobą pełną energii, wigoru, o 7 rano wstającą i po prostu, no, mającą mnóstwo pomysłów różnych do realizacji, chcącym no, żyć takim człowiekiem być, no to nie ma innego toru, innej ścieżki, niż ustawić na pewnych priorytetach pewne czynności związane, uwaga, ze zdrowiem. Ze zdrowiem, i to już powtarzałem, jak ktoś słucha tej audycji, która ma już ponad 170 odcinków, to serdecznie przede wszystkim za to dziękuję tym osobom, które są od początku. Jeżeli jesteś ze mną tak długo, brawo, bo wiele spraw już nie raz poruszałem w kółko, w ten sam, w inny sposób, z innej perspektywy, ale miało to wszystko i dalej mieć będzie jedno konkretne zadanie. Ponieważ gdybym to robił tylko tak, o, po prostu, żeby sobie pogadać, no to myślę, że już dawno bym skończył. Ale jest to nagrywanie tego podcasta dla mnie jednym z elementów o dbanie o własne zdrowie. O zdrowie przede wszystkim w tym przypadku psychiczne, bo mogę pogadać sobie w taki sposób, który również mi pomaga. Pamiętaj, że jeżeli robiłbym ten podcast tak jak ty, jeśli robisz sylwetkę lub zdrowie nawet swoje dla kogoś, no to prawdopodobnie prędzej czy później się poddasz. Jeżeli rozmawiałem z tobą kiedykolwiek jeden na jeden i mieliśmy przyjemność robić tak zwaną konsultację przed przystąpieniem do mojego programu, do mojego klubu, dołączeniem, to na pewno doskonale o tym wiesz, że
jedyną możliwą rzeczą, która jest w stanie Ciebie zmotywować, rzeczą to może źle powiedziane, ale jedyną taką prawdziwą motywacją, którą mamy, jest coś, co wynika tutaj z głębi ducha. Więc ja nie ukrywam przed nikim, że robię ten podcast głównie dla siebie, ale robiąc go dla siebie, dbając o własne zdrowie, wpływam, mam nadzieję, chociażby częściowo na Twój sposób myślenia, na Twoje zachowanie, na Twoje kroki w codziennym życiu, które podejmujesz. I po co to mówię? Po to, żeby sobie uświadomić, że nie ma niczego takiego jak zdrowy styl życia tu i teraz, nagle, od razu. Że nie możemy nagle sylwetki poprawić w trzy miesiące i liczyć na to, że będzie ona z nami przez najbliższe 30 lat, jeśli przez poprzednie 13, 15, ile tam bądź tych lat, nawet niech to będzie 5 lat, kumulowały się w nas te wszystkie złe nawyki, te przypadkowe posunięcia, te decyzje, które właśnie niemalże jak pionki na szachownicy przestawialiśmy w takim kierunku, jakbyśmy chcieli właśnie tą bitwę przegrać. Szachy to gra, która, jak każdy doskonale wie, jest strategią, ale również nie jest grą, którą rozgrywa się w 5 minut, chociaż są te szachy szybkie, ale pominijmy to. W każdym razie chodzi bardziej o samą ideę. Nasze zdrowie nie jest jak szybkie szachy, tylko jest właśnie jak te takie powolne, spokojne, rozgrywane w wieloletniej perspektywie zawody, które mają za zadanie pomóc Tobie, Twój wygląd zewnętrzny, całemu światu. Powiem Ci od razu szczerze, głęboko w poważaniu jest, tak? Zwisa. Nikogo nie interesuje. Oczywiście ktoś Ci powie, ale pięknie wyglądasz, tak żeby wiadomo, samego siebie też trochę dowartościować, bo no tak działamy. Jesteśmy wewnątrz ducha zawsze nastawieni na siebie i tu nie ma nic w tym normalnego, dopóki oczywiście współżyjemy w harmonii z całym światem i te korzyści, które my odnosimy, przynoszą również korzyści innym. Tak mi się wydaje, w ten sposób sam zapoczątkowałem to, co robię 10 lat temu, na zasadzie oddawania wartości poprzez swoje poprawianie swojej sytuacji światu, który dookoła mnie się toczy. Ale czy tak naprawdę jest to powód do tego, żeby zamartwiać się problemami innych? No nie, więc jeżeli to ma mi pomagać, to muszę robić wszystko to, co kieruje mnie w tą stronę. No i wracając do naszej myśli początkowej, czy rzeczywiście to dbanie o siebie jest takie trudne? Wydaje mi się, że jeżeli skupisz się w całości, i tu nie mam na myśli tego egoistycznego podejścia takiego typowego, że wszystko ja, tylko skupisz się w całości na swoim zdrowiu, w takim zdrowym sensie, trochę tutaj to zabrzmi może dziwnie, to dokonasz pewnych, może trudnych, może czasami bolesnych na początku dla Ciebie, w początkowej fazie, wyborów, decyzji, które stanowią o tym, że zaczniesz powolutku, tak jak ten jadący pociąg, nie da się go zatrzymać w 2 sekundy, może nie będzie to zbyt przyjemna, że tak powiem, jeżeli będziesz próbować, może okazać się, że się pociąg wykolei, to zaczniesz ten pociąg powolutku przekierowywać na właściwe tory, na drogę, na ścieżkę, która dotychczas przez Ciebie być może nie była zauważana. Ale zaczyna się od ustalenia kierunku jazdy. Tak? I czasami, rzeczywiście, jest to trudniejsze dla jednych, a łatwiejsze dla innych. Ja mogę powiedzieć w tym momencie, że wiedząc to, co wiem, mając te same doświadczenia z tych całych 10 lat, dla mnie jest to proste. Ktoś, kto spojrzy z zewnątrz, zobaczy, że w ciągu tygodnia czy dwóch, jak to się mówi, zrzuciłem 2 czy 4 nawet kilo ostatnio przez miesiąc, bo tak sobie po prostu znowu założyłem pewien plan. Zaczęło mnie to trochę uwierać, że no gdzieś tam się zaczęło kumulować, co nie oznacza, że miałem jakiś problem z poruszaniem się czy cokolwiek, ani nadwagi, ale no wiadomo, gdybym to zostawił, to pewien nawyk, pewna myśl w głowie nadal istniałaby, która pozwalałaby mi na to, że prawdopodobnie akceptowałbym ten stan, w którym się znajduję. I to jest właśnie największy problem często osób, które boją się tego, że będzie bolało,
No trudno, będzie bolało trochę, ale później przyzwyczaisz się i polubisz ten nowy ból ćwiczeń, tej dyscypliny, która powoduje, że mając pewien rigor, który sobie samodzielnie ustalasz i nie musi on od początku wyglądać tak, że robisz 100%, bo no mało kto robi 100%, ja sam powiem szczerze, że nigdy mi się jeszcze nie udało 100% wszystkiego zrobić tak, jakbym sobie zaplanował, ale po to planuję ponad swoje miary, żeby też mieć tę świadomość, że nawet gdy osiągnę 80, 90, nawet 60 w takie gorsze dni, to jestem dużo dalej, niż gdybym sobie pofolgował, odpuścił i na etapie początkowym powiedział: to jest za trudne, to, tego się nie da zrobić, no chłopie, po co w ogóle się zabierasz? I niestety tak wiele osób do tego podchodzi i wówczas już na starcie ustawiasz całą tą sytuację, całą tą swoją przemianę, dbanie o siebie, nowy styl życia zdrowy, cokolwiek, jakkolwiek tego nie nazwać, to już wówczas w głowie swojej stawiasz sobie pierwszą przeszkodę. Robisz to czasami nieświadomie, czasami na zasadzie lepiej może coś takiego pomyślę, bo przynajmniej wówczas ta porażka, która jeszcze nie pewna, ale już w twojej głowie widoczna, pojawiająca się, to jest jak drugi pociąg sprzeciwka. Jeśli doskonale wiesz, że wjeżdżasz na jego tory, no to nie dziwi nas później, że zderzenie następuje i wykolejenie w przenośni takie, tak? Więc nie rób sobie tego. To pierwszy, zasadniczy, duży błąd, który wiele osób popełnia, sabotując właśnie samodzielnie swoje starania, a nawet ich dalszy brak poprzez brak wiary, brak zaufania do procesu, który ktoś lub sami sobie wymyślimy. Podstawianie sobie nogi, czy tak zwane wpychanie kijka w szprychy, jak małe dziecko, które stoi na łące i płacze, że się wywróciło, bo samodzielnie jadąc wtyknęło sobie kijek w szprych, więc to może wszystko brzmi głupio w tej chwili dla ciebie, ale gdy sobie zastanowisz się nad swoim własnym postępowaniem, nad tymi decyzjami, które od lat podejmujesz, nad tym wszystkim, co doprowadziło cię do sytuacji, w której oglądasz to wideo w tej chwili i myślisz sobie, co on no właśnie, to być może ruszy cię to, dotknie gdzieś głęboko i powiem ci, że to wszystko zrobiłaś sobie sama. Jeżeli zaakceptujesz tą myśl, jeżeli przyjmiesz do wiadomości, że tak właśnie być może, że to nie cały świat jest winny temu, co ty teraz czujesz, jak wyglądasz i jakie masz zdrowie, to może być pierwszy milowy krok do tego, żeby sobie pomóc, żeby zacząć. Bo coś, co dziś wydaje się mega trudne, to o czym mówię, czy dbanie o siebie jest trudne, to dziś wydaje się trudne dlatego, że nie robiłaś tego przez ostatnie x lat. I oczywiście w twoim położeniu zgodzę się z tobą, że na dzień dzisiejszy to jest dość trudne. Ale czy to zwalnia cię z obowiązku podjęcia tych decyzji i wykonania tych kroków, o których mówię ja, o których mówisz sobie samemu w głowie? Czy to powoduje, że masz prawo tego nie wykonać, wiedząc już, że pora przyszła, że jest na to czas, że coraz trudniej będzie z wiekiem, bo każdy ubywający nam rok, upływający, powoduje, że nasz, jak to się mówi, nie lubię tego słowa również, ale przemawia to do wielu, metabolizm zwalnia. Dlaczego on zwalnia? Bo my coraz wolniejsi też się robimy. Wiadomo, że fizjologicznie ciało się też zmienia, ale przede wszystkim to ta głowa coraz wolniej reaguje, coraz mniejszy ma potencjał do akceptacji pewnych koncepcji, pewnych faktów wręcz. Jak zaczynam przedstawiać komuś jego własne życie, jak wygląda, to wiele osób ucieka od tego i nie chce przyjąć do wiadomości, że jest jak jest. Weź lustro, ale to prawdziwe nie, tylko takie w przenośni, i przeskanuj swoje życie. Zobacz, gdzie popełniasz błędy, jakie to są błędy i w jaki sposób je możesz naprawić. Jeśli wiesz samodzielnie, super, lecisz z tematem. Zaczynasz od jednego kroku, potem drugi, trzeci i po kolei, tak do przodu. A jeżeli nie wiesz, co się dzieje, to zgłoś się. Po prostu odezwij do mnie. Nie musisz, że tak powiem, mieć z tyłu głowy, że zaraz będzie to jakiś wydatek. Po prostu zrób to. Odezwij się i
podziałamy. Zobaczymy co i jak. Tak więc udanego dnia, dzięki. No i zapraszam oczywiście do subskrypcji wszystkich kanałów. Do usłyszenia. Cześć, miłego dnia.